Witam ponownie. Piotr Nisztor, oglądają Państwo Telewizję Republika, a ze mną i z Państwem gość Arkadiusz Urban, wiceprezes Partii Republikańskiej, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie kredytu 2% na zakup pierwszego mieszkania. Jak Pan to komentuje, jak Pan ocenia ten pomysł? Ja myślę, że to jest krok we właściwym kierunku, dlatego że jeżeli chodzi o nasz projekt, o którym mówimy, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, to z tego co wiem, był on ujęty w tym projekcie jako element całego systemu, czyli krótko mówiąc, Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe mogą z tego skorzystać, a więc będzie możliwość powrotu do naszych pierwotnych założeń sprzed wybuchu wojny na Ukrainie, gdzie po wybuchu nam się zaczęły rozjeżdżać te wskaźniki i cały system zaczął się psuć. Dzięki temu projektowi będziemy mogli powrócić do tych założeń i ten projekt będzie mógł być realizowany z powodzeniem. No 2%, czyli taki stały punkt, jeśli chodzi o kwotę, o koszty kredytu. No, pytanie tylko, czy i kto takim programem może zostać objęty, no bo nie jest tajemnicą, że po pandemii, po wybuchu wojny, po wyższej inflacji, no, ilość osób, która spełnia wymogi banków do tego, aby taki kredyt uzyskać, no, jest coraz mniejsza. Tak, oczywiście takich osób jest bardzo mało dzisiaj. Dzięki temu projektowi ta ilość się zdecydowanie zwiększy. Na horyzoncie może bym powiedział, rysuje się pewne niebezpieczeństwo, takie związane z tym, jakie mieliśmy w każdym tego przypadku, kiedy rząd dopłacał do różnego rodzaju programów, że po prostu będziemy mieli sytuację związaną ze wzrostem cen. Co będzie się wiązało z tym, że no, raptem wzrośnie zapotrzebowanie na mieszkania, a rynek nie będzie w stanie na nie odpowiedzieć, w związku z powyższym będzie wzrost cen. Miejmy nadzieję, że będzie to jakieś krótkotrwałe zjawisko, a może nawet oby, tak bym powiedział, nie wystąpi. Na pewno jednak trzeba mieć to na uwadze. Czyli w takim razie, kiedy w Pana ocenie, jak szybko ta ścieżka uchwalania tego projektu może przejść? Z zapowiedzi rządowych wygląda na to, że powinna ona być do końca czerwca, czyli od lipca, sierpnia cały projekt będzie wdrażany w życie. A jeśli chodzi o, czyli o to, ile osób, w sensie fizycznie, czy wy jako KZN jesteście w stanie oszacować, jaki procent ludzi? No, w naszym przypadku to dotyczy obejmie? Wszystkich naszych inwestycji, dlatego że my budujemy, ten nasz projekt rządowy obejmuje osoby, które nie mają zdolności kredytowej, czyli dokładnie te, do których jest skierowany ten projekt. Jeżeli mówimy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, które my realizujemy we współpracy z gminami, to na dziś mamy takich 30 spółek, które planują wybudowanie 30 tysięcy mieszkań. Od lipca 2022 roku uzyskujemy pozwolenia na budowę i tych pozwoleń na budowę jest do końca zeszłego roku 3 tysiące, w tym roku kolejnych 10 tysięcy i to jest ta skala, o którą pan redaktor pyta. To jest właśnie ta grupa osób, na które my odpowiemy. Oczywiście ona się poszerza, bo mamy kolejnych, drugie de facto tyle i samorządów, i społecznych inicjatyw mieszkaniowych, które czekają na zarejestrowanie i na wdrożenie, bo mamy 30 kolejnych spółek, z około 400 samorządami rozmawiamy. Będzie to w zasadzie, można powiedzieć, w związku z tym, co trzecia gmina w Polsce. No, Donald Tusk miał pomysł, który ekonomiści no, zmieszali z błotem. Wszyscy de facto, którzy trochę potrafią liczyć, program, który zakładał 0% kredytu. Jak to dzisiaj się ma ten program 2%, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne? No, on dzisiaj przywraca stan sprzed roku, czyli właściwie w momencie przed wybuchem wojny. No, program 0% się no, ma nijak, no bo rzeczywiście to jest taki czystej wody populizm. To de facto zadawalamy tylko i wyłącznie deweloperów i banki. Ludzie na tym niewiele skorzystają, bo tak jak mówię, odpowiedzią na to, na tak szeroki program już z całą pewnością był wzrost zapotrzebowania na rynku mieszkaniowym, no bo uruchomilibyśmy gigantyczną ilość kredytów, na którą komercyjny rynek nieruchomości nie mógłby od razu odpowiedzieć. Jego odpowiedzią będzie wzrost cen po prostu. No, czyli zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, przejdźmy trochę do polityki. Kampania wyborcza już no, trwa, można powiedzieć. Brutalne ataki na Jana Pawła II, na jego pamięć. Jak pan do tego podchodzi? I na ile dzisiaj ta no, walka z Kościołem,
ze strony opozycji, opozycyjnych mediów, no może się jednak odbić czkawką i skończyć się tym, że jednak poparcie dla Platformy Obywatelskiej, dla opozycji, no będzie niższe. To są dwie takie, bym powiedział, warstwy. Jedna taka racjonalna, można powiedzieć, akademickiej oceny tego stanu rzeczy, którą według mnie najlepiej oddają słowa kardynała Wyszyńskiego, że jeżeli przyjdą zaatakować ten naród, to zaczną od kościoła. I to jest ta warstwa, bym powiedział, taka teoretyczna, z głębokim przemyśleniem tego problemu. Drugi to jest wariant oczywiście ten polityczny, o którym pan redaktor wspomniał, gdzie ewidentnie ktoś tu coś przestrzelił, jeżeli chodzi o opozycję, no bo próba ataku na największy autorytet Polaków, najbardziej rozpoznawalną osobę w historii Polski, Jana Pawła II, bez żadnego de facto uzasadnienia, co teraz widać w kontekście wielu wypowiedzi i badaczy, i PN-u, i szeregu innych osób, które zapoznały się z tą dokumentacją. Widać, że jest to taka zagrobu, można powiedzieć, próba realizowania tej polityki esbeckiej, ubeckiej przez pogrobowców tego systemu, nawet wprost trzeba powiedzieć stalinowskiego, który walczył z kościołem, walczył z tożsamością narodową. I dzisiaj oni śmią się sięgać do tych samych metod, do jakich sięgali ich ojcowie, dziadowie de facto. No, ale patrząc na to, co dzisiaj się dzieje, dzisiaj konferencja ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, no i informacja o tym, że ksiądz Blachnicki, jeden z tych fundamentów kościoła walczącego z komunizmem w Polsce, no, został zamordowany. Oczywiście. W tle pojawia się nazwisko pułkownika Aleksandra Makowskiego. Jego rola jest badana. Nie wiadomo, jak faktycznie wyglądała i czy będzie za to odpowiadał, ale jego nazwisko się pojawia, a to jest właśnie osoba, która często była autorytetem dokładnie tej stacji telewizyjnej, która rozpętała nagonkę na Jana Pawła II. Tak, bo to jest stacja założona przez te środowiska związane ze Służbą Bezpieczeństwa, a śmierć księdza Blachnickiego była znana nie od dziś. Dzisiaj to zostało wreszcie wyraźnie i mocno powiedziane przez osoby, które powinny to już dawno powiedzieć i dobrze, że się to stało, bo ci badacze, którzy zajmowali się tym tematem, od dawna to mówili, że ksiądz Blachnicki został otruty po prostu przez Służbę Bezpieczeństwa i dzisiaj mamy do czynienia z podobną sytuacją, kiedy się już po śmierci de facto próbuje zatruć pamięć o Janie Pawle II. No, jest jeszcze drugi temat, który ostatnio emocje rozgrzał bardzo mocno. Temat bardzo smutny, tragiczny, śmierć syna jednej z posłanek Platformy Obywatelskiej. I dzisiaj wywiad jej pełnomocnika, który w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział tak. Nigdy nie twierdziliśmy, że Mikołaj popełnił samobójstwo z powodu publikacji Radia Szczecin i hejtu, który się na niego wylał. Te fakty połączyła opinia publiczna. My nie chcemy podgrzebać atmosfery. Tymczasem zaraz po pierwszych informacjach o śmierci syna posłanki Platformy Obywatelskiej rozpętała się burza, piekło, hejt na wszystkich tych, którzy są po stronie mediów, takich jak Radio Szczecin, jak Gazeta Polska, jak Telewizja Polska. Jak w takim razie dzisiejszy wywiad i te słowa mają się do tych działań, no, chociażby Newsweeka, który skandaliczną okładkę w najnowszym numerze zaprezentował? Myślę, panie redaktorze, że to najlepiej obrazuje stan umysłu i miejsce, w którym znajduje się duża część dzisiejszej opozycji. To jest po prostu uwikłanie, a nawet wprost zorganizowanie przez dawną Służbę Bezpieczeństwa. Jeżeli nawet takie osoby odcinają się od tego i mówią, że to nie było tak, to wydają im najlepsze świadectwo. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z tego typu wypowiedziami. Czy to w kontekście... Donald Tusk w dniu pogrzebu zwołał konferencję prasową, oskarżając media publiczne, nas jako Gazetę Polską, Radio Szczecin, że to my doprowadziliśmy do tej tragedii. W związku z tym rodzi się pytanie, kto stoi za takimi osobami jak Donald Tusk i kto ma na nich wpływ? Czy to są tylko czynniki zewnętrzne, czy też również ci, którzy wcześniej tworzyli PRL, czyli Służba Bezpieczeństwa? Bo z tego widać, że można takie wnioski wyciągać. No niestety to są ludzie, którzy nie służą sprawie Polski, to są ludzie, którzy szkodzą sprawie polskiej i mamy na to kolejne dowody, zaczynając od wojny Rosji z Ukrainą, a kończąc na tych sprawach wewnętrznych.
wewnętrznych, o których teraz rozmawiamy. To jest niestety no coś na kształt zmodyfikowanej targowicy. No, te emocje, ten hejt, jaki spadł na wszystkich, chociażby wczoraj informacja na Twitterze jednego z dyrektorów telewizji polskiej, który opublikował zdjęcia uszkodzonego auta. No, ten hejt się nakręca. Oblana siedziba Radia Szczecin, ataki w internecie na redaktora Tomasza Duchranowskiego. Tak, to są osoby, które zawsze bazowały na emocjach i uważają, że polityka się powinna opierać na emocjach, a nie na racjonalnych programach, na propozycji dla Polaków, jakie problemy chcemy rozwiązać, co chcemy załatwić. Oni nie chcą niczego załatwić. Oni chcą po prostu bezczelnie, powiem tak, bezczelnie przejąć władzę. Bez pardonu, bez żadnego wstydu, nie proponując Polakom nic poza tym, co proponowali wcześniej, czyli krótszy wiek emerytalny, niższe emerytury, bezrobocie, bieda, bo taki był synonim rządów Platformy Obywatelskiej. I tu kończymy. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Arkadiusz Urban, wiceprezes Partii Republikańskiej i prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja zachęcam Państwa do pozostania z Telewizją Republika. Wracamy już za chwilę.